A to mnie zaskoczył. Nie, nie, nie. Myślałem, że w ogień wpadnę. No, w początkach gry, kiedy nasz pasek życia nie jest tak długi, no musimy nieco uważać. Okej. Nie uciekaj! Chcę porozmawiać. Tak, takie pseudo-łamigłówki naprawdę nie są trudne. Czasami tylko trzeba po prostu spokojnie pomyśleć. Tak jak w Soul Riverze, musimy myśleć przez pryzmat nowych bądź starych umiejętności i gdzie możemy je wykorzystać. Okej, tu pokażę. O właśnie, i on zaczyna. Nie wiem jakim cudem. Nie chcę po prostu szybować dalej, jak grzeczny wampir, a jedynie spada w dół jak kamień. Halo? Halo? Palcem mnie wytyka. Ach. Okej. Miam. Okej. No i tu dosyć prosta łamigłówka. Kiedy otwieramy, kiedy podnosimy te kraty, tamte się zamykają, czyli naturalnie trzeba. Ops, nie to. Po prostu zablokować kraty przed zamykaniem za pomocą tego pudła. Ta-dam! Jakieś ciekawe myśli, Kain? Tak, zauważcie, że no, to jest dosyć ciężkie do zauważenia, ale jednak Kain ma swoją ranę. To jest jedyna rana, jaka zostaje zostawiona. Jest pozostawiona na jego ciele. Jest to rana po wskrzeszeniu przez Mortaniusa. I takową ranę będzie miał aż do. Będzie widoczna nawet w Defiance. Okej. Okay. Kain! Must be Kain. Coś ty. You are a human. Curious that you would help one with such as I. We hate the Sarathan with humans. The things they do, it's not right, not natural. If your kind can bring them down, I'll help you, I will. No, kto to tam? Kain, odwróć się. To za plecami ci skacze. Go through. It will lead you to the smuggler's den. Careful though. There's rogues down there that'll attack you on sight. Then they will die. Proste, nie? Ta-da! Okej, czyli musimy udać się do nory przemytników. Tell Uma that I helped you, please. She promised me the dark gift if I did as she asked. Okej. You'll tell her, won't you? I'm certain Uma will give you all that you deserve. Oględnie. Znaczy się nie spodziewasz, że zostaniesz wampirem, co? Buddy. Ej, to mój kolega, czy nie? Au! Jaka rozcieńczona krew. No cóż, to był właśnie rozdział pierwszy, teraz mamy rozdział drugi, jakim jest Nora. O, Uma. You eluded the guards. They were only human. Welcome to one of the glories of our fair city, the Smuggler's Den. As squalid as you found the slums, you will find this place even more offensive.
Rogues and thieves rule the streets. Tak, to są złodzieje, którzy wyglądają nieco jak ninja. You may expect small help from the inhabitants and more trouble. Okay. I do not require their hospitality. You spoke of a smuggler's tunnel I must find. Yes, it is hidden somewhere in this district. I know not where. I have sent word to a member of the Cabal to help you. You will find him at the tavern, deep within this district. How will I know this person? He will know you. Find the tavern quickly. We will Jakim cudem? Czy po prostu wszyscy zebrani w tym kulcie Cabal zebrali się wokół tego łóżeczka ze śpiącym Kainem i o, patrzcie, to jest Kain. Zapamiętajcie jego twarz. W każdym razie to byłby koniec pierwszej sesji z Zagrajmy w Blood Omen 2. No, to był Lavoscore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.